Iwona Sitnik-Kornecka, dzień dobry. Zapraszam na przedświąteczne wydanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Tym żyje miasto. Przed nami święta Wielkiej Nocy, zupełnie inne niż zazwyczaj. Bez wspólnych przygotowań i uroczystości, święcenia pokarmów w kościołach, rodzinnych spotkań i spaceru na Emaus. Jednak to wciąż Wielkanoc. Ze względu na to przekazanie miłości, ze względu na cnotę roztropności, powinniśmy i musimy zostać w domach. Dlatego, żeby właśnie nie narażać ich, bo też jest piąte przekazanie, nie zabijaj, prawda? Czyli dbaj o zdrowie, dbaj o życie, nie tylko swoje, ale także innych. I oczywiście to nas nie zwalnia od tego, żebyśmy się w te święta nie spotkali, ale w inny sposób. To znaczy, żebyśmy się połączyli poprzez telefon, poprzez różne komunikatory internetowe i porozmawiali z tymi, których kochamy. I nie szczędźmy im czasu. Niech ta rozmowa będzie dłuższa niż w każdy dzień, kiedy się śpieszymy do pracy, prawda? Żeby jednak w te święta wygospodarować więcej czasu dla tych, z którymi nie będziemy przy jednym stole, nie będziemy w jednej ławce w kościele. Żebyśmy właśnie do nich zadzwonili, porozmawiali, powiedzieli im wprost, bez względu ile mają lat, ile my mamy lat, kochamy Cię, mamo, tato, babciu, dziadku. Miasto Kraków przygotowało dla pracowników miejskich szpitali, którzy w niedzielę wielkanocną będą na dyżurze, świąteczne śniadanie. Ponad 400 posiłków trafi do rąk tych, którzy walczą o zdrowie i życie pacjentów. Chciałbym jednak, abyście Państwo mieli namiastkę wielkanocnego śniadania. W niedzielę rano przekażemy Państwu do miejskich szpitali Żeromskiego, Narutowicza, do Centrum Opieki przy ulicy Wielickiej ponad 400 paczek ze świątecznym poczęstunkiem. Będą w nich tradycyjne produkty świąteczne, jajka, chleb, wędliny, chrzan, mazurek i wielkanocna babka. Mam nadzieję, że poczujecie Państwo naszą wdzięczność. Wdzięczność Krakowian za poświęcenie, z jakim Państwo pomagacie pacjentom. Do 26 kwietnia rząd utrzymuje wszystkie obowiązujące do tej pory restrykcje związane z pandemią. Egzamin maturalny i ósmoklasisty zostają przeniesione, najprawdopodobniej na czerwiec. Od czwartku, 16 kwietnia, noszenie maseczek na zewnątrz będzie obowiązkowe. A wszystkie szczegóły dotyczące bieżącej sytuacji znajdziecie na stronie kraków.pl. Teraz gorąca prośba do tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. Od poniedziałku w Krakowie kursuje 10 specjalnych autobusów dla pracowników szpitali i domów pomocy społecznej. Nie wsiadajcie zatem do autobusów oznaczonych literami MED. Są potrzebne dla medyków. Autobusy będą oznaczone na wyświetlaczu skrótem MED i będą miały numerację od 1 do 8, w zależności od trasy, która została wyznaczona. Czyli w sumie 8 linii. Autobusy operują tylko 2 razy dziennie, dedykowane pod zmiany w szpitalach, czyli na godzinę 7 lub na godzinę 19 będą przywoziły i zabierały pracowników szpitali na wyznaczonych trasach. Natomiast jeśli podjedzie taki autobus na przystanek, bardzo prosimy mieszkańców o to, żeby z nich nie korzystać. Chodzi o to, że tu nie ma jakiegoś selekcjonowania, tylko chodzi wprost o to, żeby te autobusy były w stanie zabrać wszystkie te osoby, które potrzebują dojechać do pracy do szpitala. Straciłeś pracę i chcesz uzyskać status osoby bezrobotnej? W Grodzkim Urzędzie Pracy możesz się zarejestrować, korzystając z internetu. O ile powiedzmy 4, 5 marca, czyli zeszłego miesiąca, liczba osób rejestrujących się dziennie była na poziomie około 15-20 osób, o tyle teraz mówimy o liczbie, w zależności oczywiście od dnia, od 60 do 80 osób. Zwolnienia grupowe oczywiście, że występują. Jest zauważalna również i w tym obszarze tendencja. Trudno powiedzieć, czy to są działania wyprzedzające, czy takie działania reagujące. Trudno zaobserwować jeszcze na tym etapie jakieś efekty pozytywne działania pierwszej czy drugiej tarczy antykryzysowej. Tego nie wiemy. Mamy również właśnie takie narzędzia jak szkolenia indywidualne związane z indywidualnymi potrzebami pracodawców, więc jesteśmy w tym zakresie elastyczni i staramy się dostosować tą ofertę tak, żeby ona nie była zaadresowana w powietrze, tylko żeby przynosiła realny efekt. Strefa płatnego parkowania zawieszona do odwołania. Opłaty za parkowanie nie będą pobierane, a abonamenty zostaną przedłużone. Żeby tego nie zmieniać, co 2 tygodnie nie wracać do tematu, uchwała będzie przewidywała zapis do odwołania, czyli wtedy, kiedy sytuacja w miarę się znormalizuje. Ruch spadł,
to bardzo mocno, od 30 do 50% jest mniejsze natężenie ruchu na ulicach, ale widać, że wiele osób przesiadło się do samochodów, przyjeżdża pewnie do pracy, przyjeżdża do swoich bliskich, których musi odwiedzić, żeby na przykład wspomóc w zakresie zakupów, i nie może być sytuacji, w której w pewnym momencie zabraknie w ogóle tych miejsc. Na razie myślę, że sytuacja jest w miarę stabilna. Ja myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby ten powrót do normalności rozpoczął się nie dalej niż za maksymalnie kilka tygodni, i pewnie gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że to byłoby optymalne. Uczniowie i nauczyciele krakowskich szkół włączają się w pomoc dla medyków. Maseczki ochronne i przyłbice dla pracowników służby zdrowia powstają w pracowniach Zespołu Szkół Łączności, drugiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Zgłosił się do mnie nasz uczeń Juliusz Mietelski z informacją o tym, że jest pewna inicjatywa w Krakowie, czy moglibyśmy wykorzystać do tego sprzęt, który posiadamy. Projekt, z którego korzystamy, jest to projekt Prusy. Szyby są wycinane na plotterach. Odezwała się firma, która będzie w stanie produkować takie opaski przy użyciu technologii wtryskowej. Wtryskarka jest w stanie wykonać około 5000 takich opasek dziennie. Natomiast to nie oznacza, że inicjatywa z drukarkami się skończy. Nie, nie, nie. O ile wtryskarka przejmie obowiązek produkcji opasek, tak drukarki dalej będą potrzebne, chociażby do drukowania adapterów do masek Decathlonu. Akcja będzie kontynuowana. Będzie kontynuowana, dopóki będzie potrzebna. I jeszcze festiwal kwarantanny. Za nami drugi etap konkursu na krótki film pokazujący, co dzieci robią w domu, jak nie mogą chodzić do szkoły. Ale to nie koniec konkursowych zmagań. Wciąż czekamy na Wasze filmy, więc do dzieła! Jury konkursowe nagrodziło 4 główne prace i przyznało 11 wyróżnień. Kilkadziesiąt prac spłynęło, więc było w czym wybierać. Te prace to, przypomnę, filmiki do 2 minut, które są z hashtagami Jestem w domu, Festiwal Kwarantanny, są zamieszczane w mediach społecznościowych. Tabletami zostały nagrodzone 4 osoby. W kategorii przedszkolaków 3-6 lat to jest Tymon, który przedstawił temat higieny w czasie epidemii, oczywiście w bardzo bezpieczny sposób. W kategorii dzieci młodszych ze szkoły podstawowej laureatem jest Adam, który pokazał, że siedzenie w domu wcale nie musi być nudne. W kategorii dzieci z podstawówki klas 5-8 laureatem jest Jaś, który w swoim filmie pokazał, jak przygotować i rozegrać własną grę karcianą inspirowaną książką. Stworzył wszystko od A do Z. Natomiast jeśli chodzi o szkoły średnie, to tablet powędrował do Basi, która przygotowała film o tym, jak można pomagać innym w czasie koronawirusa. Pozostajemy w klimacie Świąt Wielkiej Nocy. Każdego wieczora o 20:00 na profilu festiwalu Misteria Paschalia na Facebooku znajdziecie retransmisję najlepszych koncertów z poprzednich lat. Festiwal w realu został odwołany. W sieci trwa w najlepsze do 13 kwietnia. Święta to także życzenia. Tegoroczne jednak są zupełnie inne niż zazwyczaj. Szanowni Państwo, takich świąt wielkanocnych jeszcze nigdy nie przeżywaliśmy. Po raz pierwszy od lat nie mogę z Państwem się spotkać podczas tradycyjnego święcenia pokarmów przed Bazyliką Mariacką. Wielu z nas ze względu na bezpieczeństwo najbliższych nie zasiądzie do świątecznego stołu w większym rodzinnym gronie. Wirus nauczył nas nagle doceniać sprawy i rzeczy, które przez lata były zwyczajne i oczywiste. Możliwość spotkań z rodzinami, z przyjaciółmi, tradycje wielkanocne, z których w tym roku musimy zrezygnować. Pierwsze wiosenne spacery także nie wchodzą już w grę. Zdaję sobie sprawę, że te święta nie będą takie radosne jak zazwyczaj. Proszę jednak pamiętać, że mimo strachu o zdrowie najbliższym i zdrowie własne, mimo pewnej niepewności jutra, jednocześnie jak nigdy wcześniej doświadczamy życzliwości, bezinteresowności innych, ludzi, którzy angażują się w pomoc potrzebującym. Dlatego życzę Państwu, by ta Wielkanoc była dla nas wszystkich czasem pełnym nadziei, by móc z nową energią wrócić do normalnego życia. Z całego serca życzę Państwu zdrowych i spokojnych świąt. Ja dziękuję już za uwagę i w imieniu całej redakcji życzę Wam także pięknych i pełnych nadziei Świąt Wielkiej Nocy, niezależnie od tego, co wokół nas. Do zobaczenia!